Gościem Radia Wrocław jest dziś pan prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, od kilku miesięcy trwa dyskusja na temat środków z KPO dla Polski. Pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała kilka dni temu, że na tym etapie, na jakim jesteśmy, jeśli chodzi o ustawodawstwo w Polsce i tak zwane kamienie milowe, nie ma możliwości, żeby Polska dostała jakiekolwiek środki. Jak pan ocenia tę wypowiedź i czy polski rząd zamierza coś jeszcze w tej sprawie zrobić, wykonać jakiś krok? No to jest wypowiedź bulwersująca, przecież ona tutaj zatwierdziła ten polski przydział, była przy okazji w Warszawie. Później zaczął się szantaż ze strony Parlamentu Europejskiego, że zostanie odwołana i później zmieniła zdanie, wykazała się wysoką elastycznością. Te środki nam się należą. Oczywiście kamienie milowe to jest nic nadzwyczajnego. Wszystkie państwa mają kamienie milowe. Tak to się dziwnie nazywa. To są po prostu punkty opisujące ustawy. Kolejne rzeczy do zrobienia. To niekoniecznie muszą być ustawy, to może być różnie. Są, tych kamieni milowych jest czasem po kilkaset. Więc nie ma w tej chwili żadnej realnej przeszkody, żebyśmy otrzymali, bo przecież były stawiane pewne warunki w czasie tych rokowań i te warunki zostały wypełnione. No ale jak ktoś chce uderzyć psa, no to kij znajdzie, no to jest na tej zasadzie. No. To zapytam inaczej, panie prezesie, czy w takim razie będziemy świadkami w najbliższych tygodniach, w kolejnych tygodniach, a może miesiącach takiej dyskusji odbijania piłeczki między Komisją Europejską a Polską, czy to jest też trochę tak, że z pana perspektywy na przykład już te środki w pewnym sensie spisał pan na straty razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim i uznaliście, że Polska sobie poradzi bez? W tej chwili chodzi przede wszystkim o te główne środki. One według oświadczeń kilku komisarzy, także niechętnych nam, są niezagrożone. I rzeczywiście nie ma cienia podstaw do tego, żeby one były jakoś kwestionowane. Te sprawy związane z rolnictwem zostały już zatwierdzone. Jesteśmy w tej pierwszej siódemce państw, które uzyskały to zatwierdzenie. Już niedługo będziemy mogli wystawiać rachunki. Jeżeli chodzi o KPO, to i tak podejmiemy te sprawy, które miały być załatwiane z KPO. Z własnych środków, a jeżeli, wiele na to wskazuje, przyjdzie taki moment, chociaż nie wiem kiedy, być może trzeba będzie poczekać, praworządność zostanie przywrócona, ale w Unii Europejskiej, to my te pieniądze będziemy mieli. Przydadzą nam się z całą pewnością, ale powiedziałem już kiedyś dosyć. No, szliśmy na ustępstwa, nie wszystkim się to podobało, ale szliśmy, no wiemy je, uzyskania tych środków i uzyskania jakiejś zgody w Unii Europejskiej. No okazało się, że to nie jest możliwe, bo tak w gruncie rzeczy to nie chodzi o środki, tylko chodzi o ten plan, nazwę go planem Scholza, no żeby po prostu pod wodzą Niemiec, pod kierownictwem Niemiec, albo może bardziej precyzyjnie odnosząc się do historii, pod butem Niemiec, przynajmniej ta środkowa Europa znalazłaby się pod tym butem, Europa została zjednoczona, a Niemcy uzyskały no, na takich szczudłach. To jest określenie, którego używam także w przemówieniach sejmowych już od przeszło 20 lat. Stały się państwem o znaczeniu światowym, bo nie mają na to sił. Niemcy są do światowego znaczenia grubo za słabe. No ale chcą właśnie tą metodą te siły uzyskać. Pan mówi o bucie pod adresem Niemiec. Jednocześnie kilka dni temu podnieśliście temat reparacji w związku z tym, że wiemy już mniej więcej, a może jednak trochę więcej po tych wszystkich latach, ile byśmy chcieli pieniędzy właśnie od Niemców. Czy mając na uwadze te relacje i ten klimat do rozmów, sądzi pan, że teraz to jest dobry moment do tego, żeby właśnie zwracać się w kierunku Zachodu o reparacje? To jest najlepszy moment, jaki był dotychczas, bo z jednej strony Niemcy potrzebują poprawy reputacji, a z drugiej strony Niemcy mają dzisiaj pozycję słabszą niż kiedykolwiek
w ciągu ostatnich dziesięcioleci, bo oczywiście jeżeli sięgnąć jeszcze dalej, to miały słabszą. I to jest akurat ta chwila, w której mogą uznać, chociaż to na pewno będzie trwało, to będzie dłuższy proces, że straty reputacyjne, jakie będą ponosiły z powodu tego, że świat sobie pewne rzeczy, o których nie wie, uświadomi, są większe niż poważny z ich punktu widzenia, ale możliwy zupełnie do zniesienia koszt tej operacji. Będzie chciał pan zatrzymać Pawła Kukiza w polskiej polityce? Uda się przeprowadzić projekt sędziów pokoju? No będziemy próbowali. To zostało już złożone. Kiedy? Znaczy, kiedy zostało złożone, co do dnia, to dokładnie panu nie powiem. Nie, inaczej zapytam. Kiedy sędziowie pokoju realnie mogą wejść w życie? No to od uchwalenia tej ustawy ten proces też pewnie troszkę potrwa do momentu, w którym oni zostaną wybrani, bo oni muszą najpierw się zgłosić, zostać odpowiednio ocenieni przez KRS, a następnie mianowani przez prezydenta. Orzecznictwo Polskiego Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie stwierdziło, że nikt, kto nie jest sędzią, w sensie konstytucyjnym nie może sądzić. Są to asesorowie, którzy kiedyś sądzili, dzisiaj nie sądzą. I to samo dotyczy sędziów pokoju. Ktoś może zapytać wobec tego, jaka różnica. No oni nie będą musieli robić się aplikacji sędziowskiej, ani kończyć tej szkoły. Już po dyplomowej. Będzie Paweł Kukiz usatysfakcjonowany, panie prezesie? No przecież on zna ten projekt ustawy i uznał go za dopuszczalny. Tylko pytanie, czy wejdzie w życie? Z tego punktu widzenia z konstytucji żadnego innego w tej chwili zrobić się nie da, chyba żeby się zmieniło konstytucję. Natomiast ten projekt nie może doprowadzić do tego, że w Polsce będzie 5 poziomów sądownictwa. Tego nie ma nigdzie na świecie, bo był sąd pokoju, sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny i co prawda to jest inny rodzaj sądu w sensie konstytucyjnym, ale sąd najwyższy. Więc musimy spłaszczyć tę strukturę i doprowadzić do tego, że wszystkie sądy rejonowe staną się po prostu wydziałami sądów apelacyjnych, przepraszam, sądów okręgowych. I to też jest w tej chwili zaplanowane. Zresztą to zostało zaplanowane i przyjęte już dosyć dawno temu, tylko te wszystkie relacje z Unią Europejską, a także inne przyczyny powodowały, że ten plan nie został jeszcze przedłożony w Sejmie. To są wszystko sprawy najbliższych dni. Oczywiście później jest procedura, ona ze względu na Senat zawsze trwa dosyć długo. No a później wcielanie tego w życie, co w wypadku sędziów pokoju no, zostanie sfinalizowane poprzez wybory, więc to troszkę potrwa. Jest pan usatysfakcjonowany z reformy wymiaru sprawiedliwości, tego jak to wszystko wygląda po 7 latach? Nie jestem usatysfakcjonowany, ale był taki moment, w którym wydawało się, że idziemy naprawdę dobrą drogą do tego, żeby sądy zaczęły przestrzegać ustaw, przestrzegać konstytucji i żeby doktryna Neumanna została rzeczywiście odrzucona. No, tym momentem było uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym i o tej reformie. No niestety to zostało zawetowane i później już sprawa właściwie stanęła w miejscu i oczywiście nie jestem z tego zadowolony. To jeszcze pytanie w zasadzie na koniec naszego spotkania, panie prezesie. Jakie ma pan plany na wybory? To znaczy, co musi zrobić Zjednoczona Prawica szeroko pojęta, żeby te wybory wygrać? Czy są zaplanowane zmiany w rządzie? Zakładam, że tak, tylko pytanie, jak głęboka to będzie rekonstrukcja? Wie pan, nie wiem, na jakiej podstawie pan zakłada, że tak. Bo na podstawie intuicji, panie prezesie. A, intuicji, no to już. To w takim razie mogę panu powiedzieć, że jestem tutaj doświadczonym człowiekiem, że intuicja to często za mało w polityce. Ale oczywiście rozważamy różne warianty sytuacji, ale przede wszystkim my musimy dotrzeć do społeczeństwa z tą prostą prawdą, że te 7 lat, mimo kryzysów, mimo bardzo trudnej sytuacji, były dla naszego kraju dobre i że opowieść drugiej strony jest no, nazywanie białego czarnym. Chociaż oczywiście nie uniknęliśmy błędów, takich jakby zatrzymania akcji, jak to przeze mnie wspomniane, czy różnych innych niespodzianek. Są już sprawy i tu my się do tego przyznajemy, które się nie udały, Mieszkanie Plus na przykład,
ale do tego wrócimy już w jakiejś innej formule i będziemy starali się te różne blokady, które są w Polsce niekiedy bardzo mocne i to w bardzo ważnych sprawach przełamać, ale na to potrzebujemy nowej legitymacji społecznej w postaci wygrania wyborów i do tego będziemy dążyli. I cała reszta zależy od tego, czy dotrzemy do odpowiedniej ilości obywateli z tą prawdą, czy też ten zalew kłamstwa jednak zwycięży. Pan premier Mateusz Morawiecki będzie was prowadzić do zwycięstwa w tej kadencji? To już pytanie na koniec. Panie redaktorze... Szczerze, panie prezesie. Najpierw, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że zwyciężymy. No, pan to powiedział, więc ja się z tego cieszę. A po drugie... Nie powiedziałem, panie prezesie. Pytam, kto będzie was prowadzić do zwycięstwa? No, ale prowadzić do zwycięstwa, czyli że zwyciężymy, no bo jakby prowadzić do klęski, to to jest jakby zupełnie co innego. Sprytny natomiast, zabieg. Natomiast mogę panu powiedzieć tak, że ja w tej chwili nie odpowiadam na to pytanie, bo jest na przykład jeszcze kwestia rozwiązania tych problemów z węglem, z zimą. I pan premier je rozwiąże? Problemu zimowego. I tutaj zastanowimy się nad tym, w jakiej konfiguracji będzie można to rozwiązać najlepiej. Ale w każdym razie na pewno pan premier, z mojego punktu widzenia, bo to nie jest jedyny punkt widzenia w partii, dobrze wypełnia swoje obowiązki. Pan prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Wrocław. Pięknie dziękuję za dziękuję spotkanie. Bardzo. Dziękuję.